wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 21.30. To czas na podsumowanie najważniejszych informacji z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest miejscem trzydniowego spotkania dyrektorów muzeów z całego kraju. Przyjechali tu przedstawiciele instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na spotkaniu obecny był wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zwiększyliśmy ponad 100% budżet ministerstwa. Dzięki temu ja mogę prowadzić wielkie projekty inwestycyjne w muzealnictwie, ponad 300 takich projektów. Budujemy Muzeum Historii Polski, największe polskie muzeum. Będziemy otwierali budynek we wrześniu tego roku. Ale także wspieramy rozwój innych jednostek i tutaj na Opolszczyźnie te trzy instytucje, którymi się opiekujemy, które współprowadzimy i finansujemy, też dzięki temu zyskują. My jesteśmy cały czas w trakcie przygotowywania tego muzeum, tworzenia dokumentacji, tworzenia scenariusza, tworzenia projektów dotyczących zagospodarowania burzenia, badań. Wcześniej dokonaliśmy badań architektonicznych, badań socjologicznych, badań architektonicznych. Te wszystkie najtrudniejsze rzeczy są za nami. Teraz zaczniemy już do realizacji tego zadania. Od czasu przekształcenia rokrocznie udaje nam się wspólnie z ministerstwem wypracować program, dzięki któremu możemy wnioskować o większe środki. Te większe środki otrzymujemy, więc co roku nasz budżet rośnie, co nas bardzo cieszy, zwłaszcza, że w 2019 roku właściwie Instytut 18-19 rok to Instytut docierał się o likwidację. Kiedy w 2017 roku zostałem dyrektorem, to mówiłem o tym, że sytuacja jest katastrofalna, że właściwie tylko jakiś cud może uratować Instytut i ten cud nastąpił. Rekordowe zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie opolskim. Izba Skarbowa szacuje, że w regionie do obywateli wróciło niemal 340 milionów złotych. Co zmieniło się w sposobie rozliczania, to sprawdzał Wojciech Bulasz. Ponoć w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W tym roku mieszkańcy Opolszczyzny zdecydowanie spieszyli się, aby uregulować tę drugą konieczność. No, jakiś tam zwrot w tym roku jest, nie? Aha, no bo ponoć w tym roku jakiś taki szczególnie duży jest w porównaniu z poprzednimi latami, tak słyszałem. Tak, tak, zgadza się. Zwrot około 2000 chyba będzie tak. A jak to w porównaniu z poprzednimi latami? No, z poprzednimi lepiej. Urzędnicy opolskiej skarbówki tłumaczą to radykalną zmianą filozofii opodatkowania. W ubiegłym roku rząd wprowadził program Polskiego Ładu, który podniósł kwotę wolną od podatku, a także progi podatkowe. Ten pierwszy próg podatkowy wzrósł do 120 tysięcy złotych, jak również obniżeniu uległa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% na 12%. Widać to w statystykach tegorocznych zwrotów podatku dla powiatu opolskiego. W ubiegłym roku do dnia 23 kwietnia obsłużyliśmy 17 tysięcy zeznań, dokonując zwrotu na kwotę 28 milionów. W tym roku obsłużyliśmy 23 tysiące zeznań, a zwróciliśmy 51 milionów. Urzędnicy skarbowi przypominają o innych podstawach zwrotu, jak na przykład ulga dla rodzin z czworgiem dzieci, gdzie dochód do ponad 80 tysięcy złotych rocznie jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego. Do tej samej kwoty zwolnieni są także pracujący seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Ulgi obejmują także niepracujących emerytów. Mamy kwotę wolną, bo to jest, my nie mamy 2,5 tysiąca, a to jest kwota brutto 2,5, to nie ma podatku. Jesteśmy zwolnieni z podatku. No i trzynastka dzisiaj będzie. Grupą, która czuła się najbardziej poszkodowaną nowymi regulacjami podatkowymi, byli drobni przedsiębiorcy, którym składka zdrowotna podskoczyła do wysokości 9%. Po drugie, kilkukrotne zmiany systemu podatkowego na początku roku wprowadziły pewien zamęt w księgowości. Generalnie jestem do tyłu, także, bo płacę więcej tam w ZUS-ie i tak dalej, więc w plecy jestem na tych tutaj nowych obostrzeniach. Zobaczymy. Urzędnicy skarbówki uspokajają. Podatnicy będą mogli rozliczyć je w najbardziej korzystny dla siebie sposób. Przeliczamy te zeznania, sprawdzamy i jeżeli
któreś zeznanie, któryś podatnik, korzystniej dla niego by było rozliczenie według zasad, które panowały w pierwszym półroczu ubiegłego roku, to wtedy generuje się dodatkowy zwrot. Czas składania zeznań podatkowych kończy się 2 maja. Od tego terminu urzędy skarbowe będą generować automatyczne rozliczenia. I to na ich podstawie będą zwracane nadpłaty, a także wezwania do zapłaty dla podatników zalegających ze składkami. Kolejny tragiczny wypadek na drodze powiatu nyskiego. Na obwodnicy Nysy samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. 2 osoby poniosły śmierć. Na miejscu była nasza reporterka Kamila Korzeniowska. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 41 pomiędzy Nysą a Prudnikiem. O szczegółach tego zdarzenia opowie młodszy brygadier Mariusz Kuś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Dzień dobry, proszę powiedzieć, jakie są wstępne ustalenia dotyczące tego zdarzenia. Dzień dobry. Z nieustalonych przyczyn, które dochodzi policja na miejscu zdarzenia, ustalono, że pojazd marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym KR wykonał manewr na obwodnicy Nysy skrętu w lewo, gdzie został uderzony przez ciężarówkę. Na miejscu poniosły śmierć 2 osoby. Jest to kierowca, mężczyzna i kobieta, pasażerka tego pojazdu. A co z kierowcą samochodu ciężarowego? Kierowca samochodu ciężarowego nie doznał żadnych obrażeń, o własnych siłach opuścił pojazd. A czy wiadomo już, w jakim wieku były ofiary wypadku? Z wstępnych ustaleń przez policjantów z Komendy Powiatowej w Nysie ustalono, że kierujący mężczyzna 53 rok, pasażerka kobieta 48 rok. To już kolejny tragiczny wypadek na drogach powiatu nyskiego. Tak, to jest prawda. To jest trzeci tragiczny wypadek w tym miesiącu na powiecie nyskim, gdzie 7 osób zginęło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Będzie jednokondygnacyjny i pozbawiony barier architektonicznych. Nowoczesny budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie rośnie w oczach. Dziś i starą placówkę, i trwającą budowę nowej odwiedził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To był 2 dzień jego wizyty na Opolszczyźnie. Wczoraj minister gościł w Nysie. W Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie uczy się blisko 60 uczniów. Zabytkowy budynek przy ulicy Staszica nie jest dostosowany do ich potrzeb. Oczywiście staramy się jak możemy, natomiast pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To jest 3-kondygnacyjny budynek. Winda prowadzi nas do 2. piętra, dalej musimy sobie radzić schodołazem. Natomiast to są takie potrzeby osób niepełnosprawnych, które ten budynek w żadnym stopniu nie spełnia. Starania o budowę nowej placówki rozpoczęły się w 2019 roku. Takim marzeniem realnym do spełnienia na tamte czasy było to, żeby w tej kadencji udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Później okazało się, że jest możliwość pozyskiwania dodatkowych środków. Najpierw dostaliśmy 3 miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej, co odłożyło już nam drogę do tego, żeby robić jakiś tam montaż finansowy. Samorząd otrzymał także ponad 15 milionów w ramach Polskiego Ładu. Wkład własny powiatu to ponad 5 milionów złotych. Dziś zarówno stary budynek, jak i plac budowy odwiedził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Z uśmiechem radości witamy wszystkich, tu zebramy gości. Prawda jest taka, że wojna decyduje o tym, jaki jest rynek również inwestycyjny i rzeczywiście z panem starostą rozmawialiśmy, że trzeba będzie dołożyć jeszcze parę milionów złotych na doposażenie tej szkoły i wykończenie wszystkich jej szczegółów. I my tu jesteśmy gotowi absolutnie służyć pomocą. Środki finansowe na ten cel też są, więc czekam na wnioski pana starosty i będziemy kontynuować tę budowę znakomitej szkoły, która cieszy ogromnie. W murach nowo budowanej szkoły znajdzie się symboliczna kapsuła czasu wypełniona m.in. rysunkami uczniów i aktualną gazetą, by za kilkadziesiąt lat wspominać czas budowy tej potrzebnej placówki. W rozmowie z panią dyrektor usłyszeliśmy, że tak naprawdę te warunki, które na dzień dzisiejszy są, no, to nie są warunki na skalę XXI wieku, nie pomagają, a w wielu sytuacjach jednak utrudniają. Oczekiwana inwestycja przede wszystkim dla tych dzieciaczków, które takiej właśnie szkoły potrzebują, o nowoczesnym standardzie, która jest dedykowana do ich szczególnych przecież potrzeb i co więcej, wielkie pieniądze się znalazły. Kto już kiedyś myślał o tym, żeby tak olbrzymie pieniądze inwestować w najmniejszy przecież powiat na Opolszczyźnie? Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z niecierpliwością oczekują przeniesienia się do nowego budynku. Dlatego, że sam budynek ułatwi nam w zasadzie nie tylko funkcjonowanie, ale całą i pełną rehabilitację i terapię tych dzieci. Także to jest faktycznie taki American Dream.
Nowa szkoła przy ulicy Braterskiej ma być gotowa w maju przyszłego roku. Grzegorza Lisa-Skupińska, Kurier Polski. Natomiast wczoraj w Nysie Przemysław Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami podkreślał, jak ważny dla kraju jest rozwój lokalny na poziomie gminy i powiatu, a nie zasilanie pieniędzmi wyłącznie wielkich miast. Stąd nazwa kampanii, w ramach której odbył się meeting Polska jest jedna. Nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków, Katowice czy Poznań, bo wszędzie żyją Polacy, a Polska jest jedna. Takimi słowami rozpoczął swoją wczorajszą wizytę w Nysie minister Czarnek, który przypomniał o ogromnych pieniądzach, jakie rząd przeznaczył od 2016 roku na rozwój Polski lokalnej, powiatowej i gminnej. Są ogromne pieniądze, które przekazujemy wójtom, starostom, marszałkom województw na potężne, gigantyczne inwestycje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w prawdziwy sposób, inwestuje w tak zwaną Polskę lokalną. Tak zwaną Polskę lokalną, o której rządy poprzednie absolutnie zapominały. Tutaj padły liczby, które świadczą same za siebie. 8 miliardów złotych to kwota, która trafiła na Opolszczyznę i została spożytkowana na drogi, sport, edukację, zdrowie, a nawet na koła gospodyń czy ochotniczą straż pożarną. To jest wiele inwestycji, które nie mogłyby być zrealizowane i tak de facto nie były realizowane od dziesięcioleci, gdyby nie te środki finansowe, które otrzymała Opolszczyzna. Pieniądze na inwestycje lokalne służą temu, aby każdy region w Polsce miał równe szanse i mógł się rozwijać. Rząd nie zapomina też o dzieciach. Kwota na jedno dziecko w ciągu roku to 6300 zł. Podczas spotkania z ministrem Czarnkiem nie zabrakło pytań o ochronę polskich dzieci przed wdzierającą się do szkół ideologią LGBT. Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. Widzimy, że bez ochrony dzieci z takiego centralnego, z takiej centralnej pozycji i bez wspierania rodziców, wykonywania ich władzy wychowawczej nad dziećmi, rzeczywiście dzieci będą zagrożone. Ideologie lewicowe, lewackie, neomarksistowskie są absolutnie powszechne. Udowodniliśmy to na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy pokazywaliśmy, jak grube miliony złotych przekazywane są przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy dla stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się absolutnie demoralizacją. Konieczność wzmocnienia władzy rodziców, transparentność szkolnych procedur, wpływ dyrekcji na dobór zapraszanych gości, ugruntowana władza kuratorów. To postulaty ministra, za które spotykają go zmasowane ataki ze strony organizacji lewicowych, a także opozycji i jej mediów. Wizyta Przemysława Czarnka w Nysie to jedno z wielu spotkań z Polakami, jakie w ramach kampanii wyborczej zainicjowało Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w marcu. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Podsumowano dystrybucję węgla w województwie opolskim w ramach rządowego programu, który umożliwił Polakom zakup opału po cenie niższej niż rynkowa. Pod względem liczby wniosków o tańszy węgiel Opolszczyzna zajęła drugie miejsce w kraju. W rządowym programie na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wzięły udział wszystkie gminy województwa opolskiego. Jest ich 71. Średnia cena tony węgla na Opolszczyźnie wyniosła 1904 zł brutto. Za jego dostarczenie odpowiadały trzy spółki węglowe. Na terenie województwa opolskiego dzięki sprawności samorządu i spółek, które dostarczały na nasz teren województwa opolskiego węgiel, czyli PGG, oraz PGE Paliwa, w kilku przypadkach Węglokoks, akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Największym w naszym regionie dostawcą węgla była Polska Grupa Górnicza. Polska Grupa Górnicza dostarczyła 55 tysięcy ton węgla, to jest 68% całego zapotrzebowania. Tuż po niej PGE Paliwa, która dostarczyła 28 tysięcy ton na Opolszczyznę. Natomiast Węglokoks zapewnił 975 ton opału. PGE Paliwa jako największy importer węgla drogą morską do Polski sprowadził około 456 tysięcy ton tego materiału. Nie sprawdziły się spekulacje opozycji, która twierdziła, że Polacy będą mieszkali w zimnych domach, gdyż węgiel nie dotrze na czas. Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe weszła w życie 3 listopada, a do naszego województwa pierwszy transport trafił już 2 tygodnie później, do gminy Otmuchów.
komentarze były, że się nie powiedzie, że się nie uda, a jednak to paliwo dotarło do poszczególnych rodzin, do poszczególnych gmin. Wydaje mi się, że taka gmina jak Otmuchów jest przygotowana nawet na następny sezon. Akcja dystrybucji węgla w gminie Lewin Brzeski rozpoczęła się 6 grudnia. Może trochę późno, ale myślę, że mieszkańcy ostatecznie byli bardzo zadowoleni, ponieważ trafił do naszej gminy węgiel z polskich kopalni. W gminie Grodków mieliśmy złożonych 1940 wniosków. Rozprowadziliśmy do tej pory już 1700 ton. Węgla dla Polaków nie zabrakło, a wręcz przeciwnie, wiele gmin ma go jeszcze w swoich zapasach. Łącznie na Opolszczyźnie pozostało 6208 ton węgla. Dlatego od maja ruszy sprzedaż końcowa zalegającego w samorządach surowca na bardziej korzystnych warunkach. W ramach sprzedaży końcowej nie obowiązują żadne limity co do ilości węgla, które może zakupić mieszkaniec. Teraz ten limit wynosi 3 tony. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań ustawowych takiego limitu nie będzie. Będzie można kupić dowolną ilość węgla do wyczerpania zapasów w gminie. Węgiel będą mogli również kupować mieszkańcy innych gmin. Do tej pory sprzedano 2 miliony 28 tysięcy ton węgla do gmin. Na Opolszczyznę zostało sprowadzonych 84 tysiące ton. To tak jak 1527 wagonów tego surowca lub 3360 ciężarówek. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Z okazji 60-lecia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do 60 miejscowości na Opolszczyźnie zawita nasze plenerowe studio. Na dzisiejsze spotkanie w Strzelcach Opolskich przyszły m.in. dzieci z Koła Telewizji Szkolnej, które przeprowadziły wywiad z dziennikarzami TVP3 Opole. Plenerowe studio TVP3 Opole zawitało na plac Żeromskiego. Na przyjazd telewizji najbardziej czekały dzieci ze szkoły podstawowej nr 4, bo tam właśnie tworzona jest szkolna telewizja. Dzieci są bardzo zainteresowane, chętnie biorą udział w różnych imprezach, z dumą stoją przy tym sprzęcie, kręcą, nagrywają, montują, są coraz lepsze. Z miesiąca na miesiąc to ich kompetencje naprawdę rosną, także mamy duży potencjał w szkole. Młodzi dziennikarze to głównie uczniowie klas od 4 do 6. Materiały przygotowują głównie na podstawie informacji ze strony internetowej szkoły. Nagrywają wiadomości szkolne i flesze sportowe. Większość pragnie zostać operatorem kamery, ale są też osoby, które świetnie sprawdzają się z drugiej strony obiektywu, jako prezenterzy i reporterzy. Bardzo mi się zawsze podobało w wiadomościach te różne kamery i lampy i bardzo chciałam przedstawiać różne wiadomości. Prowadzę wiadomości szkolne, przedstawiam jakby co się działo w danym miesiącu. I nagrywam czasami, w sensie jestem nagrywana czasami na różnych apelach. Dla dzieci ze szkolnej telewizji praca w tej prawdziwej to spełnienie marzeń. Każdy ma przypisaną rolę. Niektórzy myślą już nawet o tym, kim będą w przyszłości. Jaka rola najbardziej ci odpowiada? Mówienie przed kamerą, takie dziennikarstwo. Operator kamery albo technik. Praca trochę w cieniu, ale efekty są najbardziej istotne. Obsługa kamery jest kluczowa dla danego materiału. Też bym chciała być kamerzystą. Bardzo lubię oglądać różne rzeczy, jak starsze klasy w naszej szkole właśnie kamerują coś. Jeżdżę na różne zawody, mecze sportowe i nagrywam z kolegami i prowadzę wywiady. Ja też bym chciała być kamerzystą, bo to jest chyba fajne tak nagrywać różnych ludzi. A skoro plany są tak sprecyzowane, zapytaliśmy naszą prowadzącą, jak radziła sobie ekipa szkolnej telewizji podczas wywiadu. Ja jestem strasznie podekscytowana, bo pierwszy raz w zasadzie miałam okazję udzielać takiego wywiadu, także ja się mega stresowałam. Mateusz chyba troszeczkę mniej. Pytania były profesjonalne, związane z festiwalem, więc uważam, że dziewczyny wypadły super. TVP3 Opole objęło projekt szkolny swym patronatem. Młodzież miała też okazję pojawić się w studio i zobaczyć, jak wygląda praca w telewizji. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na Sport Opolski i prognozę pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Państwu Dominika Merta. Ja dziękuję za wspólny wieczór i zapraszam na nasze jutrzejsze serwisy. Zaczynamy punktualnie o 10.30. Spokojnej nocy.